Dzień dobry. Witam każdego człowieka, który jest tutaj w tym momencie i będzie słuchał tego, co mam do powiedzenia, tych kilku słów prawdy. Te słowa prawdy to słowa, które najpierw zmieniły moje życie. Dzięki temu tutaj właśnie dzisiaj stoję, że moje życie zostało zmienione i mogę wam powiedzieć o tym, co w tym życiu trzeba zrobić i jaką trzeba podjąć decyzję, aby odziedziczyć wieczność, aby stać się człowiekiem, który nie boi się tego, gdzie idzie, w którą stronę idzie, ale jest pewny tego, po pierwsze, kim jest. A dzięki temu jest pewny tego, gdzie idzie. I ja jestem właśnie takim człowiekiem. Jesteśmy tutaj w trójkę. Jesteśmy ludźmi, którzy spotkali się prawdziwie z Jezusem. Jesteśmy ludźmi, którzy prawdziwie uwierzyli w to, co ten Jezus, o którym słyszymy od małego, zrobił dla całego świata. To, co On zrobił dla całego świata, jest powszechnie wiadome. I wiecie, to, że to jest powszechnie wiadome, okazuje się, że to jest problem. Ponieważ to, co o Chrystusie jest wiadome dla każdego człowieka. Prawdą jest to, że od małego jesteśmy wychowani w systemie religijnym, który mówi nam, co mamy robić, jakie mamy wypełniać obrzędy i rytuały, co mamy robić, a czego mamy nie robić. Mówi nam ten system o tym, że trzeba być dobrym człowiekiem, że trzeba wypełniać dobre uczynki i w ten sposób możemy sobie zyskać przychylność Bożą. Ale ja dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że to jest jedno wielkie kłamstwo. I już mówię dlaczego. 2000 lat temu Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię po to, aby dzięki temu, co za chwilę zrobił, pojednać świat ze sobą. Pojednać ten świat ze sobą. On przyszedł. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby zapłacić cenę. Aby zapłacić cenę całkowicie za grzech człowieka. Za grzech twój i za grzech mój. Jezus Chrystus w 100% i w pełni doskonale zapłacił za ciebie tym, że przelał swoją świętą krew. Do uczynków Jezusa, do tego, co zrobił Jezus, nie można już nic dołożyć, ale co zrobił Jezus? Jezus umarł za grzechy twoje. Kiedy ja dowiedziałem się o tym, że Jezus umarł za moje grzechy, kiedy ja się o tym dowiedziałem, dla mnie to nie miało znaczenia. Wiecie dlaczego? Bo ja o tym słyszałem od małego. I była to klepana zawsze informacja, którą każdy z was wie. Wiecie, kiedy ta informacja staje się żywa? Kiedy ta informacja staje się częścią twojego życia? I kiedy ta informacja, że Jezus umarł za twoje grzechy, nabiera mocy? Ona nabiera mocy wtedy, kiedy ty staniesz przed Jego obliczem. Kiedy ty zamkniesz się w pokoju. I kiedy ty wyznasz, uwierzywszy w to, że On to zrobił dla ciebie osobiście, i kiedy ty uwierzysz w to osobiście, przeprosisz Go za to, że żyłeś bez Niego, uznasz Go jako swojego Pana i Zbawiciela, wtedy będziesz człowiekiem, który śmiało może się cieszyć tym, że należy do Królestwa i że idzie do nieba, ponieważ został zbawiony dzięki doskonałej ofierze Jezusa. Doskonałej ofierze Jezusa. I ja tak właśnie zrobiłem. Ja byłem człowiekiem, który popełniał przestępstwa. Byłem człowiekiem, który zszedł w swoim życiu najniżej, jak tylko mógł zejść. Ja byłem człowiekiem, który kręcił lewe interesy w krajach trzeciego świata. Byłem człowiekiem, który brał narkotyki, okradałem ludzi, handlowałem tymi narkotykami. I w pewnym momencie swojego życia, kiedy znalazłem się w więzieniu, ja zacząłem szukać prawdy. I ja zrozumiałem, że moje życie zdąża do śmierci. Ja myślałem, że moją tożsamość będą stanowiły pieniądze. Ja myślałem, że poczucie bezpieczeństwa jest w pieniądzach. Inni myślą, że poczucie bezpieczeństwa jest w tym, że chodzisz do kościoła. Ja myślałem, że w pieniądzach. Ja myślałem, że
Najważniejsze w moim życiu to jest to, aby mieć żeby mieć dużo pieniędzy, aby mieć rodzinę, aby mieć fajną żonę. Myślałem, że to jest ważne. Ale wiecie, jest napisane, że ten cały świat spłonie, a każdy stanie przed obliczem Bożym i zda sprawę z tego, co zrobił z krzyżem Chrystusa. Co zrobił z tym, że Jezus umarł za ciebie. I ty, przyjacielu, staniesz przed tym, co? Przed Bogiem. I staniesz przed sądem odnośnie tego, co zrobiłeś z krzyżem Golgoty. Odnośnie tego, czy co zrobiłeś z Jego Synem. Odnośnie właśnie tego, jak ustosunkowałeś się i co stało się twoim priorytetem życiowym. Moim priorytetem życiowym, od kiedy oddałem życie Jezusowi, stało się właśnie podążanie za Nim. To prawdziwe podążanie za Jezusem. Widzicie, kiedy byście znali Jezusa, nie padałyby takie głosy, zadzwonić po policję, usunąć go stąd. Nie padałyby. Gdybyście znali Jezusa, powiedzielibyście na moje słowa: Halleluja! Bracie, dobrze, że głosisz Ewangelię. Ale z uwagi na to, że jeszcze nie spotkaliście się z Jezusem, macie szansę to zrobić. Macie szansę to zrobić. Dla mnie nie jest istotne, co powiecie o mnie, ponieważ moja twarz należy do Chrystusa i nikt nie jest w stanie ani wyrwać mnie z Jego ręki, ani zmienić tego, że idę do nieba. Stoję dzisiaj dlatego, aby wam uświadomić prostą prawdę. Każdy z was potrzebuje Jezusa. Każdy z was, jeśli nie stanie osobiście przed Jego obliczem, jeśli nie uklęknie w domu i nie zwróci się do Niego osobiście, nie powie do Niego: Jezusie, żyłem bez Ciebie, teraz potrzebuję Ciebie, ja teraz pragnę osobiście, przychodząc do Ciebie, pojednać się z Tobą i osobiście ja pragnę, abyś Ty zamieszkał we mnie. Chcę, abyś był moim Panem i Zbawicielem. Ogłaszam Cię jako mojego Pana i Zbawiciela. Kiedy Ty taką decyzję w sercu podejmiesz i zrobisz tak, jak ja Ci dzisiaj powiedziałem, będziesz zbawiony, bo liczy się Twoje serce. Drodzy przyjaciele, Bóg jest Bogiem serca. To nie jest Bóg, dla którego będziesz wypełniał rytuały, będziesz chodził do kościoła i klepał jakieś pacierze. To nie jest Bóg, który tego potrzebuje. Bóg, który ciebie powołał do życia, jest Bogiem serca. On zna twoje serce. To tak jak w małżeństwie. Nie jesteś w stanie klepać w żonie wierszyków, ani jej mówić tego samego, bo w małżeństwie liczy się serce i miłość. I właśnie ta miłość jest istotna. I właśnie ta miłość ma znaczenie największe dla Boga. On cię stworzył po to, abyś miał z Nim relację. On cię stworzył po to, abyś ty żył z Nim w jedności. Jednak wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Narodzić się na nowo, czyli zrobić to, o czym ja powiedziałem wam przed chwilą. Podjąć prostą decyzję serca. Uwierzyć Jezusowi. Uznać Go jako Pana i Zbawiciela. I stać się właśnie w ten sposób nowym człowiekiem. Kiedy narodziłem się na nowo w 2014 roku pod celą więzienną, stałem się nowym człowiekiem. Co to znaczy? Byłem przestępcą i lubiłem grzech. Ale kiedy wyznałem Jezusa i uwierzyłem w to, że On zapłacił za moje grzechy, stałem się człowiekiem, który znienawidził grzech. Od tej pory nie grzeszyłem i nienawidziłem grzech. Mówi się, że ludzie się nie zmieniają. I to jest prawda. Ludzie się zmieniają tylko wtedy, kiedy Boża moc na nich zadziała tak, jak zadziałała na mnie. Widzicie, dla mnie to jest cud być człowiekiem, który grzeszy i się cieszy i stać się człowiekiem, który nienawidzi grzechu. Taki cud się dokonał we mnie i taki cud, jeśli nie dokona się w tobie, a dokona się tylko wtedy, kiedy podejmiesz decyzję. Ale jeśli się nie dokona i tej decyzji nie podejmiesz, pójdziesz do piekła i moje słowa w ten dzień będą cię sądzić. Niestety. Widzicie, Słowo Boże mówi, że po owocach ich poznacie. Po czym można poznać to, że nie znacie Boga? Po tym owocu, który teraz reprezentujecie. Chcielibyście mnie stąd znieść, usunąć, a najlepiej zabić. Wielu z was to ma w sercu. Bo kiedy życzysz mi nienawiści, to tak jakbyś mnie chciał zabić. Tak mówi mój ojciec, tak mówię też ja. Zatem jeśli
Wykonasz tą prostą decyzję w swoim życiu. Nie musisz przychodzić do mnie. Chociaż mógłbyś, ja bym cię poprowadził w modlitwie. Ale nie jestem tutaj po to, aby zrzeszać swoich fanów. Jestem tutaj po to, aby powiedzieć ci o tym, że Chrystus jest dostępny dla ciebie. I czym prędzej pojednaj się z Nim, abyś miał życie wieczne. Zrób to w domu, klęknij. Ludzie by wam uwierzyli. Zrób to w domu, stań przed obliczem Bożym. Oddaj Mu swoje życie i stań się obywatelem nieba jeszcze dzisiaj. Chciałem ci jeszcze coś powiedzieć. Nasze poselstwa, które my tutaj głosimy, są poselstwami, które mówią ci o życiu. Jednak to życie, o którym ci mówimy, jest dostępne również w czynach. 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął na siebie każdą chorobę. Na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus rozchorował się każdą chorobą po to, abyś ty dzisiaj dzięki temu dziedziczył zdrowie. Powiedział tak: na chorych kłaść ręce będziecie, oni będą zdrowieć. Tak też robimy. Od wielu lat, od kiedy nawróciliśmy się do Jezusa, uzdrawiamy chorych, wypędzamy demony, uwalniamy zniewolonych. Modlimy się o wskrzeszenia, bo to jest królestwo. Przybliżyło się dzisiaj do was królestwo. Przybliżyło się królestwo, bo my tu jesteśmy. I przybliżyło się do was królestwo. Jeśli ktoś jest chory tutaj, przyjdź, a będziesz uzdrowiony i zobaczysz, że to, o czym mówimy, to nie teoria, to nie puste słowa, ale prawda, która niesie za sobą czyny, a nie słowa. Prawdziwe czyny.